Witajcie, Mirek Bawierz ze SKEK. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, w jaki sposób prawidłowo chwycić sztangę podczas wyciskania nad głowę, czy tak zwanego wyciskania żołnierskiego. Zazwyczaj widzimy, wykonywane to jest w ten sposób, że podchodzi ktoś do sztangi, a układa sztangę równolegle do naszych kostek, łapie ją, podnosi i w tym momencie sztanga leży na naszych dłoniach, co powoduje duży nacisk na staw nadgarstkowy i na więzadła nadgarstka, co nie jest prawidłowym sposobem wyciskania sztangi i trzymania sztangi, jeżeli chcemy ją wycisnąć ponad głowę. Właściwy sposób trzymania sztangi jest taki. Podchodzimy do sztangi, układamy ją równolegle do kostek. W tym momencie wykonujemy pronację przedramienia, czyli nasze kciuki będą w dół i kładziemy palce na sztandze, rotujemy łokcie do przodu i podnosimy. W tym momencie sztanga leży na naszych kościach przedramienia, na kości promieniowej i na kości łokciowej i wykonuje kompresję w dół, tak? Czyli nie leży na naszych dłoniach, naszych nadgarstkach i nie powoduje problemu z nadgarstkami, tylko leży na naszych kościach przedramienia i w ten sposób możemy wycisnąć sztangę nad głowę przy odpowiedniej formie i odpowiedniej pozycji na gaskach. Dziękuję.